Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w dzisiejszym podcaście. Moim gościem jest Mikołaj Żegliński. Cześć Mikołaj. Cześć, witajcie. Przedstaw się proszę w kilku zdaniach naszym słuchaczom. Cześć, nazywam się Mikołaj, możecie mnie też znać pod takim pseudonimem firmowym Gains Desire. Prowadzę przede wszystkim właśnie social media związane z kulturystyką, mówiąc jeszcze dokładniej z naturalną kulturystyką. Jest to profil Gains Desire na Instagramie, profil Side Desire z infografikami i już taką czystą merytoryką oraz fanpage i YouTube'a, gdzie także no, głównie ta merytoryka występuje. Jestem też obecnym mistrzem Czech w naturalnej kulturystyce i zajmuję się taką szeroko pojętą branżą fitness. Jak już się pewnie domyślacie, tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie kulturystyka naturalna. Mikołaj, pierwsze pytanie to, czy jesteśmy w stanie mniej więcej określić, ile procent przewagi ma osoba zażywająca środki farmakologiczne nad naturalem? Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ze względów na czynniki indywidualne oraz czynniki dotyczące samej farmakologii ewentualnej. Dlatego, że możemy mieć zawodnika, który jest predysponowany genetycznie plus bierze jeszcze do tego duże ilości mądrze zaplanowanego dopingu i wtedy ta przewaga jest ogromna. Natomiast możemy mieć osoby, która bierze te środki, nie do końca wie, jak to robić, nie robi tego z głową, do tego ma przeciętny gen do tego sportu, no już tak naprawdę może się okazać, że dobry genetyk naturalny będzie w stanie się z nim zrównać, albo niejednokrotnie są sytuacje, że naturalni kulturyści wygrywają z osobami na środkach farmakologicznych, szczególnie już w kategoriach, gdzie ten rozmiar nie jest pierwszorzędną sprawą, tak? Dlatego ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, aczkolwiek gdybyśmy powiedzmy dwie takie same osoby genetycznie przyrównali do siebie i jedna gdzieś tam zażywałaby ten doping w, powiedzmy w jakiejś takiej skali niezbyt dużej, no to zawsze będzie miała jakąś tam przewagę. No i mówię, ta przewaga już będzie determinowana tylko od tego, jakie ilości i jakich środków będą tam wchodziły w grę. Powiedz Mikołaj, jaki jest według Ciebie najbardziej optymalny system treningowy pod naturala? Będzie to split, full body workout, push pull leg, góra dół? Jak to wygląda? I tutaj też bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu, dlatego że wszystko to zależy od po pierwsze naszych możliwości treningowych, głównie od parametru częstotliwości, z jaką możemy trenować, a także od pewnych czynników indywidualnych. Natomiast żeby odpowiednio dobrać system treningowy pod osobę naturalną, powiedzmy już taką średnio zaawansowaną, dlatego że u początkującego wiadomo ta częstotliwość treningowa może być niższa. Osoba początkująca nie potrzebuje aż tak dużych objętości, żeby progresować na początku swojej drogi. Natomiast im dalej w las, im jesteśmy bardziej zaawansowani, czego oczywiście nie powinniśmy mylić ze stażem, bo możemy mieć stażu 10 lat i dalej być początkującym, jeśli nie trenujemy odpowiednio. Natomiast wraz ze stażem ta ilość objętości efektywnej na pewno będzie się musiała zwiększać, żeby następowały kolejne adaptacje, żebyśmy progresowali. Dlatego ja tak zawsze żartuję, że u osób, szczególnie osób naturalnych, z kilku względów ten parametr częstotliwości jest takim bardzo, bardzo ważnym, jednocześnie bardzo niedocenianym. Z tego względu, że tutaj musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co determinuje nasze możliwości takie objętościowe, tak? Czyli co będzie sprawiało, że możemy więcej takich objętości efektywnych, czyli doprowadzających do kolejnych adaptacji, wdrożyć w skali tygodnia. Po pierwsze, pamiętajmy, że mamy limity objętości efektywnej, którą możemy sobie zastosować w skali jednej jednostki treningowej, tak? Czyli jeśli zrobimy
Jeśli przekroczymy pewną ilość serii na daną partię w kontekście takim krótkofalowym, takiej jednostki treningowej, to już nie będziemy uzyskiwać większych benefitów. Powiedzmy, że jest to 8 serii roboczych przy jakimś tam RPE 8-9 i powyżej, wszystko powyżej tego, oczywiście to dalej będzie dodatkowa objętość, ale ona już nie będzie nam przynosiła dodatkowych zysków. Co więcej, jeśli zaszalejemy za daleko i zrobimy na przykład 15 serii, to nie dość, że nie zyskamy więcej, to możemy ich stracić, bo zacznie się regres, zaczną się zbyt duże mikrouszkodzenia, problemy z regeneracją i tak dalej. Dlatego pierwszym takim czynnikiem w kontekście objętości jest właśnie limitacja na poziomie jednostki treningowej. No i teraz tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się badaniom, które właśnie testują, jakie są te optymalne objętości, maksymalne objętości adaptacyjne w skali tygodnia, to okazuje się, że w tych badaniach, w których zastosowano niską częstotliwość, czyli angaż jednej danej partii tylko raz w tygodniu, no to te maksymalne efektywne objętości w skali tygodnia były najmniejsze i wynoszące właśnie tyle, ile wynosi nasz limit pod kątem jednostki treningowej, czyli powiedzmy przeliczając to na serię do upadku, bo w badaniach naukowych stosuje się najczęściej serię do upadku mięśniowego, dlatego że wtedy mamy pewność, że one dostarczają tyle samo stymulacji, a seria robocza nie musi być równa serii roboczej, tak? Możemy zrobić serię roboczą bardzo, bardzo ciężko na RPE 9, a możemy sobie zrobić na RPE 5 i to jest seria robocza, ale one nie dostarczają tyle samo stymulacji tej prawdziwej miary objętości. Więc tutaj badania, które gdzieś tam pokazują ilość serii w mówią, że przy częstotliwości angażu jeden raz w tygodniu danej partii ten limit maksymalnej efektywnej objętości to jest około 5-6 w porywach do 7 serii roboczych. Natomiast co ciekawe, w badaniach, w których już występuje większa częstotliwość, czyli na przykład angażujemy tą partię 2 razy w tygodniu albo 3 razy w tygodniu, już tam abstrahując od pewnych wad metodologicznych, które się w nich pojawiają, okazuje się, że limit naszej efektywnej objętości tygodniowej jest dużo większy, tak? Na poziomie 10 w na przykład serii roboczych przy częstotliwości 2 razy w tygodniu, a nawet dochodząc do 15 serii roboczych takich do upadków, jeśli ta częstotliwość jest na przykład 3 razy w tygodniu. Dlatego właśnie to jest jednocześnie odpowiedź na pytanie, jakie systemy treningowe są optymalne. No optymalne systemy treningowe są takie, szczególnie tak jak mówię, u osób, które już potrzebują dużo większych objętości, żeby dalej progresować, to optymalne systemy są takie, które będą nam w stanie, które umożliwią nam zaaplikowanie większej ilości efektywnej objętości w skali tygodnia, czyli systemy, które angażują partię więcej niż jeden raz w tygodniu, a przy osobach już bardziej zaawansowanych nawet takie systemy, które umożliwiają nam angaż partii 3 razy w tygodniu, czyli tutaj najlepsze wydaje się split typu upper-lower, gdzie możemy każdą partię rzeczywiście 3 razy w tygodniu zaangażować, jeśli zmieścimy te 6 jednostek treningowych. Mówię, przy osobach takich, powiedzmy, które dopiero wyszły z początkujących i są już średnio zaawansowanymi, no to tutaj może system push-pull-legs przy sześciu treningach w tygodniu będziemy mieli w zasadzie częstotliwość 2 razy każdej partii i to też będzie dobre, ale mówię, przyjdzie na pewno taki czas i tu już mówię bardziej o chłopakach, którzy myślą o startach w naturalnej kulturystyce, że żeby jeszcze dalej wejść na jeszcze wyższy poziom, trzeba będzie zwiększyć tą częstotliwość angażu partii każdej do 3 razy w tygodniu, żeby móc jeszcze większe efektywne objętości wykorzystać. Ale jeszcze wracając do samej genezy pytania, no nie można powiedzieć dla kogo, znaczy nie może powiedzieć ogólnie, jaki system treningowy będzie najlepszy, musi być to dostosowane do naszych możliwości, do parametrów indywidualnych, często też do jakichś problemów natury fizjoterapeutycznej, także no tyle chyba na ten temat mogę powiedzieć, więc lecimy dalej. Okej, Mikołaj, przejdźmy szerzej teraz do systemu split, czyli najpopularniejszy, myślę, system obecnie treningowy, który możemy zauważyć na siłowniach. Powiedz mi, czy prawdą jest, że osoba na dopingu ma lepsze efekty właśnie na takich typowych podziałach, na
partie mięśniowe, niż gdyby ćwiczyła, powiedzmy, full body workout, czyli ćwiczyłaby na przykład bardziej w kontekście push-pull legs albo góra-dół. Okej, okay, czyli sprostujmy, tobie chodzi o bro split, czyli ten taki rodzaj splitu, taki stary, kulturystyczny, gdzie angażujemy każdą partię raz w tygodniu, bo oczywiście splity są różne, push-pull legs to też jest split, a wszystko, co nie, generalnie, co nie jest FBW, jest splitem, tak? Więc powiem tak, jeśli chodzi o trening FBW, oczywiście jest to dobry trening, tylko tutaj właśnie też trzeba powiedzieć dla kogo, bo na pewno nie dla wszystkich. Wyobraźmy sobie, że mamy osobę, która może chodzić na treningi tylko 2-3 razy w tygodniu i jednocześnie przypomnijcie sobie to, co powiedziałem wcześniej o tej wykorzystywaniu maksymalnej ilości efektywnej objętości. W tym kontekście rzeczywiście dla takiej osoby FBW będzie optymalne, bo po prostu będzie w stanie wykorzystać duże ilości efektywnej objętości przez tą częstotliwość, tak? Więc tutaj jak najbardziej osoby początkujące też często gdzieś tam odnajdują się w tych systemach FBW. Natomiast osoby bardziej zaawansowane, zawodnicy i tak dalej, mają ten problem, że muszą już czasami skupiać się bardziej na jakichś drobniejszych rzeczach i też zawodnicy bardziej zaawansowani potrafią dość mocniej wykorzystywać jakby ten swój układ nerwowy, ten angaż układu nerwowego, więc gdyby tutaj, nie wiem, przy częstotliwości ogólnej treningowej, tak, czyli ilości jednostek treningowych, powiedzmy 6 razy w tygodniu robić FBW, to niekoniecznie będzie to optymalne pod kątem takiej optymalizacji zarządzania układem nerwowym. Mogłoby się to różnie skończyć, no bo jednak trening całego ciała 6 razy w tygodniu byłby ogromnym obciążeniem dla tego naszego środkowego układu nerwowego. No i też mógłby tutaj wystąpić jakiś problem właśnie ze skupieniem się na tych już jakichś słabszych punktach, tak? Bo im bardziej zaawansowani jesteśmy, tym bardziej już tam gdzieś celujemy w jakieś szczegóły, w jakieś słabe strony i tak dalej. Więc czasami wtedy lepiej jest zrobić jakiś trening ukierunkowany pod te słabe strony, żeby po prostu można się na nich skupić. Przy FBW byłoby to problematyczne. Także generalnie rzecz ujmując, FBW to jest fajny system, ale tu znowu, tak jak poprzednio, nie dla wszystkich. I mimo, że on umożliwia te większe częstotliwości treningowe i te większe ilości efektywnej objętości, to jednak ma też kilka tych swoich minusów. Są to zazwyczaj treningi takie bardzo duże objętościowo, dość męczące. No, jeszcze mówię, u początkujących, którzy nie potrzebują tych dużej ilości stymulacji, żeby progresować, to nie jest wielki problem, ale już u osoby zaawansowanej, która naprawdę potrzebuje ogromu stymulacji, czyli tej objętości, no takie ogromne jednostki treningowe, tak duże, tak obszerne, mogą stanowić problem, także no mówię, tutaj trzeba już podchodzić do tego tematu indywidualnie i nie można powiedzieć, że czy split jest lepszy albo FBW jest lepszy, no bo niestety nie lubię tego mówić, ale to zależy. Okej. A powiedz mi, czy na przykład na takim typowo jakby już zawodowym trybie kulturyści używają w ogóle tego full body workout, czy raczej tylko i wyłącznie idą bardziej w split, tak jak też powiedzieć, ten bro split, czy też inne odmiany? Już mówimy tutaj o takiej kulturystyce profesjonalnej, jak to tam wygląda, bo w większości przypadków chyba bardziej ten bro split jednak góruje, tak? Czy obserwujesz to, że w ogóle zawodnicy na tym najwyższym poziomie, gdzie wiadomo, że tam już są dość spore te środki farmakologiczne używane, czy tam któryś z zawodników w ogóle stosuje taki typowy full body workout? Z tego, co zauważyłem, u profesjonalnych kulturystów ten full body workout jest występuje, ale niezbyt często, raczej w takich okresach luźniejszych, jakieś roztrenowania i tak dalej.
Mówię, wynika to z tego, że zawodowi kulturyści po pierwsze z racji środków farmakologicznych i tak mają wywindowaną tempo syntezy białek mięśniowych na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I tutaj dochodzi ta jeszcze jedna kwestia, o której nie powiedziałem, że ta częstotliwość wyższa, tak szczególnie u naturali, już oprócz tego, że gdzieś tam daje te większe możliwości w kontekście efektywnej objętości, to daje też nam częstsze te takie uwrażliwianie, wybijanie MPS-u na wyższy poziom. Więc oczywiście po jednostce treningowej to tempo syntezy białek mięśniowej w danej tam trenowanej grupie ciała będzie wyższy, ta wrażliwość anaboliczna będzie wyższa, no i dzięki jakby poprzez to też warto właśnie częściej stymulować, tak, to ciało i te partie mięśniowe. Natomiast u osób na farmakologii ten argument jest jakby pusty, dlatego że tam poprzez środki tak będzie cały czas MPS wysoko. Ale inna sprawa jest taka, że po prostu zawodowcy, już mówię, oni już bazę zazwyczaj mają osiągniętą i tutaj skupiają się bardziej na tych takich szczegółach do poprawy na scenę. I to jest też powód, dla którego młodzi adepci kulturystyki, szczególnie naturalnej, no nie powinni się wzorować na jakichś tam zawodowcach, bo to jest w ogóle inna bajka. Mówię, to FBW u takich, ja też nie chciałbym się wypowiadać jakoś szczególnie o osobach na dopingu, bo też nie jestem alfą i omegą, jeśli chodzi o tą branżę taką związaną z farmakologią, że tak powiem. Natomiast no to już się tam troszeczkę rządzi innymi prawami, jeśli chodzi o, może tak powiem, jeśli chodzi o zaawansowanych kulturystów naturalnych, to również to FBW nie jest jakimś najczęstszym takim przypadkiem. Tam właśnie królują hybrydy upper lower push pull albo systemy upper lower albo jeszcze inne takie wymysły hybrydowe. Także no wszystko gdzieś tam ma swoją rolę. To FBW bardziej już wtedy im osoba jest bardziej zaawansowana, mam wrażenie, schodzi na taki drugi plan. Okay. Przejdźmy sobie teraz do okresu roztrenowania. Powiedz mi, co ile u siebie stosujesz taki deload i jak on wygląda? Mówimy o raczej takim krótkim roztrenowaniu niż gdzieś tam po zawodach długotrwałym. To znaczy, ja osobiście jestem bardziej zwolennikiem planowanych deloadów, czyli takich już gdzieś tam wdrożonych w tą periodyzację długofalową. Szczególnie u osób bardziej zaawansowanych. U osób początkujących bardziej jestem z kolei fanem tego deloadu związanego z autoregulacją, dlatego że tam zazwyczaj ciężej jest troszeczkę to zaplanować. Te osoby też mniej znają swoje organizmy, więc jakby ciężko jest przewidzieć, kiedy ta progresja się zatrzyma, kiedy ten układ nerwowy już będzie potrzebował odpoczynku, więc tam raczej gdzieś tam byłbym bardziej za takim deloadem autoregulacyjnym, jak już po prostu staje progres, jak już czujemy jakąś taką niechęć do siłowni, pogarsza nam się sen, no kilka jest takich objawów, nie będę teraz o tym mówił, to generalnie trzeba zrobić deload. Ale u osób zaawansowanych jestem fanem takiego długofalowego planowania, szczególnie już u zawodników. I sam taki system gdzieś tam stosuję, że po prostu mam określone fazy, określone bloki treningowe, po których muszę zrobić ten deload. Pamiętajmy też, że deload to nie jest jakiś tam tydzień zmarnowany, tak? To jest normalny trening, tylko że sobie ucinamy po pierwsze objętość, to numer jeden, bo to właśnie objętość będzie determinowała, obciążała ten nasz układ nerwowy, a deload to jest przede wszystkim okres, nie gdzie mają odpocząć mięśnie, tylko gdzie ma odpocząć układ nerwowy, a dwa, że gdzieś tam możemy sobie schodzić z RPE, czyli tej takiej subiektywnej skali odczuwanego wysiłku, czyli po prostu trenujemy dalej od upadku. I te dwa czynniki w zasadzie powinny
to tylko taka powinna być różnica w deloadzie. Ewentualnie no, możemy sobie uciąć troszeczkę częstotliwości treningowej, tam powiedzmy zamiast jak ktoś trenuje 6-7 razy w tygodniu, tak jak powiedzmy ja, czy już jacyś tam zaawansowani zawodnicy, to sobie może te dwa treningi powiedzmy w tym tygodniu, czy jeden uciąć, tak? Także mówię, zależy tutaj od danej osoby, od stopnia zaawansowania, natomiast jedno jest pewne, że deloady są potrzebne, obecna literatura fachowa też potwierdza taką tezę, więc warto na ten aspekt zwrócić uwagę i gdzieś tam czasami troszeczkę pohamować swoje ambicje, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej. Okay. Powiedz mi, Mikołaj, czy jeśli mam osobę, która trenuje typowo sylwetkowo i ma tutaj okresy zarówno jak i redukcyjne, tak i okresy budowania masy mięśniowej, czy ona dodatkowo powinna przeplatać te okresy również planami typowo pod budowę siły, bardziej tutaj z trójboju powiązanymi? Czy ma taki plan dodatkowo sens, czy raczej powinna się skupiać typowo na okresach redukcyjnych i okresach budowy masy mięśniowej? To znaczy takie okresy budowy siły bardziej musimy rozumować w kontekście samego planowania treningu, a nie, że tak powiem, kwestii związanych z podażą energii. Tak? Oczywiście można by wprowadzić taki jakiś okres powerbuildingowy, szczególnie u naturalnych kulturystów fajnie się to sprawdza, te adaptacje układu nerwowego, te neurologiczne są również ważne przy takich sportowcach, którym zależy na hipertrofii. Oczywiście siła i hipertrofia idą troszeczkę innymi ścieżkami, natomiast pewne powiązania są i na pewno jeśli ktoś będzie dużo silniejszy, to też będzie trochę większy i tak samo jeśli ktoś będzie trochę większy, to pewnie też trochę silniejszy, tak? Czyli mówię, nie jest to związane na zasadzie 1:1, ale gdzieś tam pewien związek występuje. Ale czy warto u typowego, naturalnego kulturysty wprowadzać typowo trójbojowe okresy? O ile ta osoba nie potrzebuje takiej zmiany, może bardziej uwarunkowanej jakimś takim już zmęczeniem psychicznym od takiego treningu typowo kulturystycznego, to wydaje mi się, że całych takich bloków trójbojowych nie ma sensu wprowadzać. Bardziej powiedziałbym, że właśnie coś w stylu takiego powerbuildingu, gdzie po prostu wprowadzilibyśmy sobie pewne ćwiczenia wielostawowe, takie fundamenty w takiej właśnie periodyzacji troszeczkę bardziej trójbojowej, opartej na niższych zakresach powtórzeniowych. I dodatkowo tak czy siak takiemu kulturyście trzeba by dopisać akcesoria już powiedzmy w takich bardziej zakresach, nazwijmy to hipertroficzne, znaczy nie ma, że tak powiem stricte, że na niskich zakresach nie będzie zachodziła ta hipertrofia, oczywiście jest to takie uproszczenie, natomiast na takich zakresach, gdzie wykorzystujemy tą pełną ilość stymulacji, tych wysoko stymulujących powtórzeń, czyli gdzieś tam powyżej 5-6 powtórzeń, tak. Mhm. Więc taka hybryda jak najbardziej okej, okay, ale czy jest konieczność wprowadzania takich, czy warto dla dodatkowych benefitów wprowadzać typowo bloki treningowe związane z budową siły? Moim zdaniem nie ma takiej konieczności. Okej. Powiedz mi, Mikołaj, jaki przedział powtórzeń powinniśmy uwzględnić podczas budowania masy mięśniowej? W ogóle czy mamy takie schematyczne, powiedzmy, tak jak się mówi ogólnikowo, że przedział 8-12 powtórzeń mniej więcej tutaj będzie predysponował bardziej do budowania masy mięśniowej niż w powtórzeniach 1-4? Jak to powinno wyglądać, jeśli byśmy chcieli sobie zarysować taki zakres powtórzeń, który będzie nam stymulował budowę masy mięśniowej? No kurczę, no temat rzeka w zasadzie. Na ten temat może by generalnie napisać grubą książkę, bo tutaj występują po prostu różne... różne strony, różne aspekty tego wszystkiego, już abstrahując od czynników indywidualnych. To wszystko gdzieś tam zależy od takiego ogólnego całego planu. Natomiast tutaj trzeba by wziąć pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, u osób bardziej zaawansowanych
takim kluczem do określenia tej optymalnej liczby powtórzeń jest kwestia umiejętnego zarządzania zmęczeniem układu nerwowego. Bo najczęściej to, co hamuje osoby średnio zaawansowane i zaawansowane, to jest po prostu ten moment, w którym doprowadzamy do przeciążenia ośrodkowego układu nerwowego. Tak? Więc patrząc pod tym kątem, w zasadzie takie bardzo wysokie zakresy nie będą optymalne, przynajmniej nie w większości ćwiczeń. Oczywiście zakresy powtórzeń warto mieszać. To choćby fajna praca Lisenko z Rosji z tego roku, z 2019, pokazała, że te wysokie i niskie zakresy powtórzeń, generalnie po prostu różna gama tych zakresów, może przynosić benefity u osób już bardziej zaawansowanych. U początkujących nie ma to takiego znaczenia, ale u bardziej zaawansowanych warto gdzieś tam włączać i niższe zakresy, i wyższe zakresy, po prostu gdzieś tam się tym bawić, dlatego że może to stymulować hipertrofię poprzez dwie troszkę różne ścieżki. Natomiast gdzieś tam te wysokie, bardzo wysokie zakresy, zbyt dużo tych wysokich zakresów może negatywnie wpływać właśnie na kwestię układu nerwowego i takiej długofalowej progresji, ale z drugiej strony zbyt mało powtórzeń, zbyt niski zakres też może się przyczyniać do po prostu niewykorzystywania pełni możliwości stymulacyjnej w serii, tak? Czyli jeśli powiedzmy sobie ćwiczymy na trójkach, na trzech powtórzeniach zbyt dużej ilości ćwiczeń, no to gdzieś tam mocno obciążamy to nasze ciało, ten nasz układ nerwowy, a wykorzystujemy stricte mało stymulacji hipertroficznej, bo jeśli robimy tą trójkę na, no powiedzmy, gdzieś tam jakimś większym zapasie jeszcze, no bo wiadomo, przy tak niskich zakresach też niemądrym byłoby dochodzić zbyt blisko upadku, no to wykorzystujemy, to po prostu takie serie przynoszą nam stosunkowo mało stymulacji. Zazwyczaj trzeba tam dłuższe przerwy stosować, no i gdzieś tam przesadzając z niskimi powtórzeniami, te treningi będą trwały bardzo długo, będą obciążające psychicznie i po prostu nie będą maksymalnie efektywne pod kątem hipertroficznym. Z drugiej strony przesada z ilością powtórzeń będzie się przyczyniała do tego, że będziemy bardzo mocno też przestymulowywać ten układ nerwowy. Gdzieś tam ta progresja może być szybko przez to zahamowana. Będziemy musieli szybko zrobić deload, dlatego że tutaj jakby wpływ na to mają różne czynniki, ale między innymi sam fakt mikrouszkodzeń, tak? Zwykle osoby, jak mają tak zwane DOMSy, czyli te właśnie mikrouszkodzenia mięśni na drugi dzień, to traktują to pozytywnie, myślą, że to jest taka fajna rzecz, że jest dobry trening, został zrobiony. Tak naprawdę w naszym interesie jest, żeby tych DOMSów raczej unikać i ograniczać. Dlaczego? Dlatego, że uszkodzone włókno mięśniowe uwalnia do naszego krwiobiegu całkiem spore ilości cytokin prozapalnych, z których większość jest w stanie przekraczać barierę krew-mózg i dodatkowo nasilać zmęczenie naszego centralnego układu nerwowego. W momencie, kiedy nasz układ nerwowy będzie w słabej kondycji, to wyłączy nas to w pewnym momencie, może nas wyłączyć z istotnego angażu wysokoprogowych jednostek motorycznych w seriach roboczych, co z kolei sprawi, że my nie będziemy dostarczać takiej realnej stymulacji hipertroficznej. Dlatego, że to właśnie angaż wysokoprogowych jednostek motorycznych, które po pierwsze zarządzają bardzo dużą ilością włókien mięśniowych, więc to jest ta przewaga ilościowa. Z drugiej strony te włókna mięśniowe, którymi operują wysokoprogowe jednostki motoryczne, są bardzo specyficzne i mają bardzo duży potencjał do wzrostu w porównaniu do tych włókien, którymi operują niskoprogowe jednostki motoryczne, z tego względu, że te z wysokoprogowych są mniej oksydacyjne, mniej wykorzystują przemian tlenowych, między innymi do pracy, więc poza tym ten sam status treningowy tych włókien jest inny, bo te włókna z niskoprogowych jednostek motorycznych są używane na co dzień, ten potencjał wzrostowy jest tam w dużej mierze często wykorzystany, także już nie wdając się w szczegóły,
może właśnie gdzieś tam ta przesada z ilością powtórzeń może dodatkowo nasilać zmęczenie centralnego układu nerwowego i to gdzieś tam może w ujęciu takim długofalowym hamować tą ilość dostarczanej stymulacji. Tak więc co do takiego idealnego przedziału powtórzeń, oczywiście mówię, to jest kwestia indywidualna, to tak ciężko powiedzieć, ale biorąc pod uwagę różne czynniki, o których musiałbym tutaj jeszcze pewnie godzinę mówić, jest fajny artykuł z mojej strony, znajdziecie go na blogu Testosteron albo na moim YouTubie, materiał o zarządzaniu zmęczeniem, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione od A do Z. To takie optimum dla większości moim zdaniem będzie między 5 a 8, 9 powtórzeniami u osób naturalnych, takich już powiedzmy średnio zaawansowanych, czyli takich jak jest najwięcej. Czyli 5-9 powtórzeń, 5-8, coś w tym stylu, to będzie optimum, które powinno znajdować się w większości wielostawów, co nie oznacza, że nie możemy zejść czasami niżej albo wejść czasami wyżej. Tak jak mówiłem, u osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych powinniśmy jak najbardziej sobie włączyć też takie skrajnie wysokie powtórzenia, chociaż jakąś tam jedną serię, te 15-20 powtórzeń, może nawet 25, a może i też zrobić gdzieś tam jedną serię na jakąś czwórkę, może nawet na trójkę, szczególnie jeśli lubimy się tam pobawić takim większym procentem ciężaru maksymalnego. Nie widzę przeciwwskazań, także mówię, podsumowując, gdzieś tam 5, 8, 5-9 powinno być ok. Ta piątka jest jeszcze taka, powiedzmy, troszkę kontrowersyjna, te 5 powtórzeń, dlatego że no, przyjmuje się, że no, nie robimy tych serii za dużo na zerowym RIR, na tym RPE-10, więc teoretycznie przy piątce, robiąc na RPE-9, zostawiając sobie to jedno powtórzenie w zapasie, no, nie wykorzystujemy tej pełnej ilości powtórzeń wysokostymulujących, tej pełnej ilości stymulacji, aczkolwiek wydaje mi się, że piątka jest takim fajnym, złotym środkiem pomiędzy z kwestią adaptacji układu nerwowego a kwestią adaptacji mięśniowych, takich hipertroficznych, więc też fajna opcja do włączenia, chociaż czasami. A powiedz mi, Mikołaj, jeśli chodzi o ilość serii tygodniowo, ile powinniśmy uwzględnić na każdą z partii mięśniowych? Są jakieś takie wytyczne? No tutaj kierując się obecnie dostępnymi badaniami, czyli mamy tak, mamy badanie takie pierwsze, które wykonano, to jest badanie Ostrowskiego z 97 roku, później mieliśmy Lego z 2015. Jak dobrze pamiętam, później był właśnie Brat z tym swoim niesamowitym badaniem, gdzie tam doszli do wniosków, że nawet 30-45 serii roboczych w tygodniu i to plateau nawet tam nie występowało. Był jeszcze Hellsgrave 2018, Barbello, chyba tak to się wymawia, 2019, tam dwa badania zrobił, tylko że w drugim po prostu zrobił jeszcze dwa punkty pomiarowe, jeśli chodzi o kwestie właśnie samych przyrostów hipertroficznych. Fajne informacje można z tego wyciągnąć. No te badania nie są pozbawione jakby błędów metodologicznych, choćby to badanie Brada, tak, gdzie no wykazano, że 45 serii roboczych w tygodniu nadal dawało, nie zanotowano plateau i dalej tam były dodatkowe benefity hipertroficzne. Jeszcze dodam do tego, że tam z tego co pamiętam były wykonywane serie robocze do upadku mięśniowego, więc to jest 45 serii do upadku tygodniowo, no ale tam wystąpiły błędy metodologiczne, to jest tutaj pod kątem mianowicie długości przerw, tak? Długości przerw też wiąże właśnie z działaniem naszego układu nerwowego. Jeśli są zbyt krótkie przerwy między seriami, to my z tych serii nie będziemy tam korzystać maksymalnie pod kątem ilości dostarczanej stymulacji, dlatego że układ nerwowy po prostu będzie się wyłączał przed istotnym angażem wysokoprogowych jednostek motorycznych, więc ta realna stymulacja hipertroficzna będzie mniejsza. No i tam jeszcze była ta kwestia, że w badaniu Brada była wyższa częstotliwość, to też na pewno zwiększyło tą tolerancję maksymalnej efektywnej objętości, to co mówiłem właściwie wcześniej. Natomiast ile serii roboczych wykonywać? No na podstawie tych badań
patrząc na te badania, możemy zauważyć bardzo duże różnice. Część z nich mówi, że już przy 5-6 seriach takich do upadku, czyli powiedzmy tam 8-9 na takich troszkę niższych RPE, jest optymalna w skali tygodnia. Mamy inne badania, które mówią, że tam nawet 15 serii do upadku mięśniowego to była optymalna ilość takiej, znaczy ta maksymalna ilość efektywnej objętości w czasie tygodnia. No i mamy też jakieś tam skrajności, tak, jak badanie Brada, gdzie tam 45 serii nawet wyszło, ale to już mówiłem, kwestia błędów metodologicznych. Natomiast reasumując, jeśli się dokładnie przyjrzymy, zrobimy sobie taką analizę tych badań, wyeliminujemy te błędy metodologiczne, bo tam były też inne błędy, tam były błędy pod kątem tego, że na przykład, no nie wiem, overhead pressy wliczano do takiej objętości klatki piersiowej, gdzie wiadomo, no troszeczkę tam ta klatka pracuje, nie mówię, że nie, ale no wliczanie OHAP-ów do ilości objętości klatki troszeczkę mija się z celem i może nas troszeczkę mylić. Więc eliminując te wszystkie błędy, podsumowując, może wyciągnąć taki prosty wniosek, że właśnie ilość serii, którą powinniśmy robić w tygodniu, zależy po pierwsze od naszego stopnia zaawansowania, czyli od tego, ile my tej objętości rzeczywiście potrzebujemy, żeby dalej progresować. Wiadomo, im będziemy bardziej zaawansowani, tym więcej objętości w skali tygodnia będziemy potrzebować, żeby dalej iść do przodu. Czyli jak jesteśmy początkujący, 5 serii, patrzymy, idzie progres, nie ma sensu dokładać więcej. Jesteśmy zaawansowani, mamy, nie wiem, 18 serii w skali tygodnia, patrzymy, idzie progres, nie ma sensu dokładać więcej. Jeśli progres nie idzie, wszystkie inne czynniki są ok, no to może trzeba dołożyć tej objętości. Więc to jest pierwsza rzecz. Dwa, to jest właśnie RPE, na którym trenujemy, bo to na jakim średnio RPE trenujemy, będzie determinowało, ile ta każda seria dostarcza na tej realnej miary objętości, czyli ilości stymulacji hipertroficznej. Więc to też ma bardzo duże znaczenie. Kolejna sprawa, w jakiej kondycji jest nasz układ nerwowy. Jeśli my robimy przerwy po 60 sekund, po 120 sekund, krótkie, jeszcze te treningi są bardzo długie, tych ćwiczeń jest bardzo dużo, to tak naprawdę z tych serii nie będziemy też wykorzystywać maksymalnej dawki objętości, czyli stymulacji hipertroficznej, i też jakby taka seria nie będzie takiej równa serii, przed którą byśmy odpoczęli odpowiednio długo i tam jesteśmy w stanie naprawdę mocno zaangażować te wysokoprogowe jednostki motoryczne. No tak jak już wcześniej powiedziałem, czynniki indywidualne, no ale to co już tak przechodząc do meritum jest najważniejsze, to jest właśnie kwestia częstotliwości, czyli jeśli angażujemy partię tylko raz w tygodniu, to nasz limit ilości serii roboczych będzie gdzieś na poziomie tych 5, 6, może 7 serii do upadku, czyli w takich powiedzmy warunkach bardziej życiowych, gdzie trenujemy sobie na RPE 8, no to będzie jakieś tam powiedzmy 10 serii roboczych w skali tygodnia. No i teraz to, z jaką częstotliwością trenujemy, będziemy sobie mnożyć tą ilość serii. Czyli jeśli trenujemy partię 2 razy w tygodniu, to te 10 serii razy 2, powiedzmy. No jeśli trenujemy sobie 3 razy w tygodniu, to może nawet sobie jesteśmy w stanie przemnożyć tą ilość razy 3. Więc mówię, wszystko zależy tutaj od tych parametrów. Jeśli trenujemy lekko, będziemy mogli powinniśmy wykonywać więcej serii roboczych. Jeśli trenujemy bardzo ciężko, na przykład wszystko robimy do upadku mięśniowego, no to ten limit przy założeniu nawet 3 treningów w tygodniu jest tam gdzieś około tych 15 serii roboczych. Więc może jeszcze tak podsumowując, im trenujemy ciężej w seriach, tym mniejszą ilość objętości rozumianą jako serie robocze potrzebujemy. Czyli jeśli mamy gościa, który naprawdę w każdej serii wkłada maksa, robi odpowiednio długie przerwy i jedzie powiedzmy wszystko tam na RPE 9, no to on potrzebuje dużo, dużo mniej serii, żeby to osiągnąć to optimum, niż osoba, która sobie trenuje na RPE 7 i jeszcze dodatkowo skraca sobie przerwy, bo się spieszy, bo zaraz musi iść na dyskotekę czy do pracy. Ona będzie musiała prawdopodobnie robić tych serii może nawet 2 razy więcej przy założeniu tej samej dużej częstotliwości treningowej. Także mówię, dużo, dużo aspektów, wiem, że można się w tym pogubić, ale też planuję właśnie wypuścić filmik na YouTube, więc pewnie jak ten materiał ujrzy światło dzienne, to on już tam będzie się znajdował. Jak nie, to jeszcze odsyłam na Side Desire, na mój
profil na Instagramie, tam też wrzucałem infografikę o tym. Jest nawet taką, zrobiłem taką fajną tabelkę w przeliczeniu, jakie jest nasze średnie RP i jaka jest przez to nasza taka optymalna ilość serii w skali jednostki treningowej. No i tylko to sobie wystarczy przemnożyć przez naszą częstotliwość treningową, czyli ilość, ile razy angażujemy daną partię w tygodniu i mamy gdzieś tam mniej widełki optimum. Okej. Powiedz mi, Mikołaj, czy powinniśmy uwzględniać TUT w swoich planach treningowych? To znaczy tak. Uważam, że jak najbardziej tempo to jest parametr, który powinien występować przy rozpisce w każdym ćwiczeniu. Może mieć on pewne znaczenie tutaj na przykład nauki ruchu, kwestiach stabilizacyjnych, kwestiach gdzieś tam być może naprawek i słabych ogniw. Także no, wiele, wiele tematów, które dzięki zastosowaniu odpowiedniego tempa będziemy mogli poprawić, czy tam kontrolować. Natomiast jeśli mówimy o samej hipertrofii, samej w sobie, to wydłużanie specjalne jakieś tam ekscentryki powyżej 2 sekund, czy jakieś tam specjalne spowalnianie ruchu koncentrycznego i tak dalej, nie przyniesie nam benefitów dodatkowych. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w badaniach wykazano, że jakiekolwiek tempo byśmy nie stosowali, to w tych takich powtórzeniach wysoko stymulujących, czyli tych około tam 5-6 powtórzeniach przed upadkiem mięśniowym, i tak będziemy stosować podobne tempo, i to tak naprawdę właśnie tam to tempo, które występuje w tych ostatnich powtórzeniach przed upadkiem, będzie kluczowe pod kątem determinowania hipertrofii, a co byśmy nie robili, to tak i tak czy siak gdzieś tam to tempo pod koniec będzie takie samo. Czyli te powtórzenia będą mimowolnie spowalniać i to będzie doprowadzać do gdzieś tam większej stymulacji hipertrofii. Było bardzo fajne badanie, albo to nawet była, przepraszam, to była metaanaliza. Z tego co pamiętam, wykonywał ją Brad Schoenfeld i James Krieger. Ona się nazywała Effect of Repetition Duration During Resistance Training on Muscle Hypertrophy, jakoś tak. I tam analizowano właśnie wszystkie badania, w których ten aspekt gdzieś tam był poruszany. I tutaj za definicję tempa właśnie uznawano całościowy czas wykonywanych powtórzeń, tam z uwzględnieniem wszystkich faz ruchu, czyli tam koncentryka, ekscentryka, izometryka, czyli tam na przykład zatrzymanie w pełnym spięciu albo w pełnym rozciągnięciu. I co ciekawe, wolne, czyli to niskie jakby tempo powtórzeń powodowało mniejszą aktywację włókien i mniej zaangażowanych jednostek motorycznych w stosunku do szybkiego tempa, czyli takiego dynamicznego, jeśli był stosowany ten sam ciężar. Więc też było takie fajne podsumowanie tej metaanalizy, że efekt hipertroficzny był najlepszy gdzieś tam przy stosowaniu takiej umiarkowanie szybkiej prędkości ruchów w porównaniu do wolnych ruchów czy do średnich ruchów albo bardzo szybkich ruchów. Więc tak naprawdę, podsumowując, to powinniśmy się starać, by ten ruch koncentryczny był w miarę dynamiczny, natomiast ruch ekscentryczny po prostu wystarczy, że będziemy oporować ten ciężar tą 1 sekundę, 1,5 sekundy, maks 2 sekundy, i to jest w zasadzie takie optimum, jeśli mówimy o hipertrofii samej w sobie, tak? Więc jeszcze jakby podsumowując, ten rzeczywiście to time under tension ma znaczenie, ale tylko w pewnych warunkach, czyli po pierwsze, kiedy konkretny rodzaj włókien jest poddany napięciu mechanicznemu, i tu chodzi mi o włókna kontrolowane przez wysokoprogowe jednostki motoryczne, o których wcześniej mówiłem, one mają troszkę inną charakterystykę niż te, którymi operują niskoprogowe jednostki motoryczne. No i po drugie, jakby poziom napięcia musi być rozpatrywany w odniesieniu do szybkości, z jaką się te włókna skracają.
Więc takie stosowanie gdzieś tam ruchów slow motion i tak dalej po prostu wyjdzie nam na jedno i to samo, albo nawet te efekty będą trochę gorsze niż gdybyśmy to stosowali normalnie, więc gdzieś tam wydaje mi się, że w większości kręgach to tut jest troszeczkę źle rozumiane, źle traktowane. Spotkałem się z różnymi tam trenerami, którzy próbują poprzez wydłużanie czasu pod napięciem w serii uzyskać jakieś lepsze efekty, no ale raczej nie ma to zastosowania. Chociaż może u osób, które stosują gdzieś tam farmakologię i tam ten stres metaboliczny, czyli większe nagromadzenie hormonów, generalnie metabolitów w mięśniu, ze względu na to, że te osoby mają suprafizjologiczne ich ilości, miałoby gdzieś tam się to właśnie przyczynić do tego większego stresu metabolicznego, no to może tam rzeczywiście, ale to też możemy zrobić po prostu na normalnym, że tak powiem, tempie, robiąc więcej powtórzeń, więc w zasadzie mogę to podsumować w ten sposób, żeby nie próbować gdzieś tam na siłę wydłużać czasu tej serii, bo nie przyniesie nam to raczej większych korzyści, a nawet odwrotnie. A co myślisz o dodawaniu do planu treningowego takich elementów jak serie łączone, dipy, powtórzenia wymuszone? Czy takie elementy poprawiają hipertrofię? To tak, to jakby każdy element trzeba by troszeczkę osobno potraktować, tak? Bo jeśli chodzi na przykład o serie łączone, no tutaj gdzieś tam też z różnych stron można na to spojrzeć. Serie łączone na przykład w kontekście jakichś tam problemów natury, że tak powiem, fizjoterapeutycznej mogą mieć pewne benefity, na przykład jeśli ktoś ma mocną elewację, protrakcję barków, ma przez to słabą klatkę, to na przykład taka seria najpierw, gdzie wykonujemy jakiś ruch typu pull na górę tylnej taśmy, a potem dopiero wyciskamy, może być fajną opcją na to, żeby poprawić realną pracę tej klatki piersiowej, ale serie gdzieś tam łączone w ćwiczeniach izolowanych jeszcze rozumiem, też gdzieś tam przykładowo na mięśnie ramion, jest to ok, natomiast przy ćwiczeniach takich ciężkich, wielostawowych, gdzie ten układ nerwowy jest bardzo mocno stymulowany, wydaje mi się, że raczej tutaj większych korzyści nie zanotujemy, z tego względu, że no, ten układ nerwowy nie będzie w stanie odpocząć, nie będzie miał przerwy, a już od razu po wykonaniu jednej serii w drugiej będziemy gdzieś tam notować pewne straty z tego stylu, to o czym wcześniej mówiłem, kwestii właśnie zaangażowania wysokoprogowych jednostek motorycznych przez zmęczony układ nerwowy, tutaj to będzie niższe. Więc zależy od specyfiki ćwiczenia, zależy jeszcze tutaj seria łączone, pytanie czy mięśni antagonistycznych, czy mięśni na przykład, które gdzieś tam należą do jednej taśmy. To jest też inna kwestia, jeśli chcemy sobie robić połączenie biceps-triceps, na pewno będzie to lepszy pomysł niż połączenie biceps-biceps, tak? Bo tutaj też to zmęczenie typowo mięśniowe będzie mogło nam troszeczkę uprzykrzać sprawę i też pamiętam jedno takie badanie, które pokazywało, że jeszcze przy właśnie seriach łączonych, przy mięśniach antagonistycznych jakiś tam sens jest, natomiast przy mięśniach, przy tym samym mięśniu, no to już tutaj możemy odnotować wręcz pewne straty w kontekście normalnych serii. Także druga kwestia, kurczę, którą tam poruszyłeś, teraz nie pamiętam, chyba te powtórzenia wymuszone, tak? Tak, tak. No, powtórzenia wymuszone to już jest zupełnie co innego, czyli tutaj powtórzenia, w których ktoś nam pomaga, tak? Zrobić kolejne powtórzenie. Moim zdaniem nie ma to większego sensu, będzie to bardzo, bardzo destrukcyjne dla naszego układu nerwowego, więc oczywiście no, na danej jednostce treningowej będzie fajnie, będzie większa pompa, będzie takie uczucie lepiej przepracowanego treningu, ale w skali długofalowej, a
kulturystyka to jest sport taki maratoński, że tak powiem, gdzie liczy się ten aspekt długofalowy bardziej, no to tutaj możemy zanotować przez to, że straty, bo na kolejnych jednostkach treningowych po prostu będziemy mniej efektywni. Nie wiem, czy to coś tam jeszcze wspominałeś? Tak, a jak to wygląda w przypadku dropsetów? Dobra, to jeśli chodzi o dropsety, to jest metoda w zasadzie wykorzystująca większą ilość takich powtórzeń wysokostymulujących w krótszej jednostce czasu. Tutaj wykorzystywany jest mechanizm lokalnego zmęczenia, właśnie coś, co jest często mylone ze stresem metabolicznym. I właśnie zasługi lokalnego zmęczenia i angażowania przez to szybszego tych wysokoprogowych jednostek motorycznych serii zazwyczaj są przypisywane temu stresowi metabolicznemu, a jak dobrze wiemy, jeśli mamy te hormony w ilościach licznych, to one nawet gdzieś tam, jeśli się nagromadzą, nie będą jakoś istotnie wpływać na polepszenie tych efektów hipertroficznych, a właśnie w takich dropsetach po prostu jesteśmy w stanie wykorzystać więcej stymulacji w krótszej jednostce czasu, czyli więcej czasu operowania na wysokoprogowych jednostkach motorycznych. Tak samo jak przykładowo w majorepsach, tak? To jest też świetna technika, jeśli chodzi o takie zarządzanie czasem, jeśli chcemy sobie skrócić trening. Ja to często stosuję u klientów gdzieś tam w takich ostatnich seriach na jakieś mniejsze partie mięśniowe, no to jak najbardziej. Natomiast też wiadomo, nie powinniśmy z tym jakoś mocno przesadzać, bo to jest też takie dość duże obciążenie dla układu nerwowego, więc jeszcze takie ćwiczenia izolowane i tak dalej. Ok, ale przy takich cięższych wyrostawach raczej w większości przypadków nie jest to dobrym pomysłem. Powiedz mi, czy w swoich planach treningowych bazujesz raczej na progresji takich ćwiczeń podstawowych, czy starasz się również używać różnych zakresów ruchu w danym ćwiczeniu, powiedzmy wiosłowanie, czy bardziej jako fundament, czyli takie wiosłowanie ze sztangą, czy dodajesz dodatkowo różne zakresy, powiedzmy, kątów w stawach, czyli lekko odwodzisz rękę do boku, ustawiasz pod innym kątem? Czasami, jeśli wymaga od tego dany zawodnik, trzeba popracować nad jakimś szczegółem, to rzeczywiście kombinujemy, jeśli chodzi o pewne ustawienia w ćwiczeniach. Tak, przykładowo, no taki pierwszy przykład prosty z brzegu, chociaż myślę, że nie taki oczywisty. Ćwiczenie właśnie wiosłowanie nachwytem, to o którym powiedziałeś. Jeśli łokieć odwiedziemy do zewnątrz mocniej, jeśli kąt pochylenia tułowia będzie taki około 45 stopni, to jest ćwiczenie, które może zaaktywować nasze boczne aktony mięśni naramiennych, nasz bok barku, lepiej niż wznosy bokiem, według badań EMG przynajmniej, więc na tyle, ile możemy wierzyć badaniom EMG i się nimi troszeczkę sugerować, bo oczywiście elektromiografia z nalepionymi diodami na skórę to nie jest coś, co powinniśmy traktować jako pewnik, ale no sugerując się tym i też sugerując się może bardziej praktyką zawodową, no to rzeczywiście jest to świetne ćwiczenie angażujące ten bok barków i stymulujące do wzrostu właśnie te nasze boczne aktony. Więc jak najbardziej tak tego typu kombinacje to jest fajna sprawa. Tak samo powiedzmy gdzieś tam odwodzenie, kąt odwodzenia łokcia przy bench pressie, jeśli ktoś ma tendencję do silnego, do mocnego wykorzystywania mięśni trójgłowych ramienia i przez to ma słabą klatkę, no to ten taki tak zwana technika piersiowa, czyli taki szeroki bench press z mocniejszym odwodzeniem łokci gdzieś do poziomu 75, może nawet 80 stopni, jest super rozwiązaniem i te takie drobne aspekty gdzieś tam ustawienia, czy na przykład wykorzystywanie różnych ramion dźwigni, różnych kątów przy treningu mięśni dwugłowych ramion przykładowo. Też gdzieś tam literatura fachowa pokazuje, że warto coś takiego stosować. I tego typu rzeczy osobiście uważam, że tak, że warto sprawdzać, warto się tym troszeczkę bawić, testować. Jakieś pozycje przy przysiadzie, gdzieś tam pozycja sztangi, rozstaw stóp,
ilość tej, że tak powiem, rotacji wewnętrznej, to wszystko są parametry, które dobry trener będzie kontrolował i gdzieś tam będzie podpowiadał, żeby je zmieniać pod indywidualne predyspozycje zawodnika. Natomiast też chciałbym to oddzielić taką grubą kreską od takiego pseudo-treningu zaawansowanych, gdzie już wchodzą jakieś kombinacje, takie ćwiczenia jakieś po prostu, nie wiadomo kto to wymyślił i po co, takie na siłę, żeby tylko ciekawie wyglądały, mam wrażenie, no to pamiętajmy o tym, że trening dla zaawansowanych to jest kwestia odpowiedniej periodyzacji, odpowiedniego ustawienia przy ćwiczeniach, a nie wymyślania jakichś dziwacznych ruchów, dziwacznych ćwiczeń, które mają, że tak powiem, spełnić tylko taką funkcję marketingową, taką pokazową. Zobaczmy, że wydziwianie przy wymyślaniu jakichś niesamowitych ćwiczeń nie jest konieczne do osiągania dużych rozmiarów, dużej ilości masy mięśniowej, choćby po osobach, które trenują jakiś trójbój, które trenują jakiś powerbuilding i tak naprawdę bazują na samych podstawach, a są w stanie naprawdę mocno urosnąć, jeśli tylko gdzieś tam odpowiednią ilość stymulacji hipertroficznej dostarczają. Także nie dla dziwactw, nie dla udziwnień jakichś wymyślania ćwiczeń nie wiadomo skąd, tak dla korygowania ustawienia, dla szukania pewnych kątów czy jakichś tam pozycji ciała. Powiedz mi, Mikołaj, co stosujesz podczas redukcji? Bardziej nastawiasz się na kardio czy na interwały? No, jeśli chodzi o taką prawdziwą, prawdziwy okres redukcyjny, przygotowania do jakichś tam zawodów i tak dalej, uważam, że jak jeszcze na początku te interwały, jeśli ktoś lubi, mogą być ok, chociaż i tak zawsze z dwojga wybiorę niskointensywne cardio, tak pod koniec stosowanie interwałów, no to jest gwóźdź do trumny. Dlatego, że trening interwałowy, taki wysokointensywny, niestety, ale będzie dużo mocniej wpływał na obciążanie naszego układu nerwowego, a to właśnie układ nerwowy na końcu redukcji jest, tak powiem, najciężej, żeby to utrzymać na odpowiednim, w odpowiedniej formie, w odpowiednim stanie, więc no układ nerwowy na końcówce redukcji już jest tak mocno wypalony przez jakieś tam spalacze zawierające duże ilości stymulantów, jochimbinę i tak dalej, przez sam deficyt kaloryczny, przez te objętości, które nadal stosujemy i tak dalej, więc dokładanie do tego jeszcze treningu interwałowego takiego cardio, jakichś tam, nie wiem, bieżdżi, orbitreków i tak dalej, no to już jest gwóźdź do trumny i na pewno kulturyście tego nie polecą. Czy mógłbyś jeszcze na sam koniec polecić naszym słuchaczom jakieś książki w kontekście kulturystyki naturalnej, bądź też osoby, z których warto czerpać informacje? No w zasadzie ja większość wiedzy czerpię z full tekstów różnych prac naukowych. Tutaj wiadomo, strony ResearchGate albo takie mniej legalne typu Sci-Hub oferują tego typu dostęp. Oczywiście są różne książki, tylko najczęściej to są książki anglojęzyczne, na przykład książka Hypertrophy Book Chrisa Bersleya. Z takich podstaw całkiem okej są książki Marka Ripetto, są przetłumaczone już z tego, co kojarzę, na język polski, czyli programowanie treningowe i zacznij od siły, czyli też kwestia takich bardziej techniczna ćwiczeń. No ale mówię, śledzenie też odpowiednich fanpage'y, grup dyskusyjnych, więc z tego miejsca też mogę zaprosić na taką grupę, którą ja współtworzę, SST, czyli Sports Science Team. Myślę, że dużo można się tam dowiedzieć.
kontakt z odpowiednimi osobami, że zawsze w dzisiejszych czasach jest tak ten świat skonstruowany, że można sobie praktycznie do każdego dobrego trenera napisać się o coś drobnego zapytać. Zapewniam, że większość odpisze. No i mówię, no śledzenie tych odpowiednich osób. I chyba tyle. Mogę tutaj też zdradzić, że ja osobiście już jedną książkę wypuściłem dotyczącą gdzieś tam treningu klatki piersiowej, bo zauważyłem po prostu, że dużo osób ma z tym problemy. Nazywa się Chest Book. Jestem też w trakcie realizacji jednej książki z Kamilem Koczwarą z Barbell Brothers dotyczącą budowania masy, powiedzmy w takim szerokim ujęciu, u zawodników sportów sylwetkowych, bo też stwierdziliśmy, że tego typu książek na polskim rynku i w ogóle na chyba nawet na światowym rynku brakuje, czyli też takie programowanie treningowe stricte pod hipertrofię, a nie, bo większość programowania gdzieś tam jest pod sporty takie siłowe typu trójbój, natomiast tutaj chcemy ująć to bardziej właśnie pod kątem hipertrofii. Żywienie, inne kwestie treningowe, także wszystko tam na pewno znajdziecie, ale to raczej już w 2020 roku, myślę, że jakoś na pewno w pierwszej połowie. O, to dobrze słyszeć, to w takim razie czekamy na książkę. Dzięki wielkie, Mikołaj, za tą rozmowę. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? Przede wszystkim instagram.com/gainsdesire. Drugie konto na Instagramie, takie typowe z infografikami, merytoryką, SciDesire, SciDesire się pisze. Mój fanpage oczywiście też GainsDesire, mój YouTube GainsDesire, tam chyba jest najwięcej merytoryki takiej typowej w kontekście filmów i takiego wdawania się w większe szczegóły. No i możemy znaleźć też właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, na grupie Sport Science Team oraz na innych grupach dyskusyjnych, gdzieś tam się zawsze chociaż trochę udzielą. Dzięki raz jeszcze, Mikołaj, do usłyszenia, cześć. Dzięki, trzymajcie się i na razie.